Czy jest sens być dobrym, skoro nie ma Boga? No i kolejne pytanie, które bardzo chętnie dowiedziałbym się od autora tego pytania, co rozumie przez bycie dobrym i co rozumie przez sens. To pytanie znowu zakłada, że te słowa mają jakiś obiektywny sens i ten obiektywny sens potrzebuje istnienia Boga. Więc spróbuję odpowiedzieć tak jak potrafię. U każdego normalnego, zaraz powiem o co chodzi, człowieka, wykonywanie rzeczy, które są oceniane moralnie przez większość systemów, łącznie z chrześcijaństwem, sprawia przyjemność. Bycie dobrym w takim potocznym rozumieniu, czy w jakimś konkretnym rozumieniu, sprawia przyjemność. Tym ludziom, którym to nie sprawia przyjemności bycie dobrym, tym ludziom, którym sprawia przyjemność bycie złym, na przykład krzywdzenie innych ludzi, właśnie dlatego rozpoznajemy takie postawy jako patologiczne. Że dla normalnego człowieka robienie tego, co jest definiowane najczęściej jako dobre, jest po prostu przyjemne. Żeby to robić, nie potrzeba żadnego sensu, żeby to robić, nie potrzeba żadnego Boga. Ja to robię z całkowitą przyjemnością, tak jak większość z Państwa robi rzeczy dobre z całkowitą przyjemnością. Jedyne, co może wnieść ewentualny Bóg lub ewentualne poszukiwanie obiektywnego sensu, to jest to, co Stanisław dzisiaj zaprezentował. To może być zaburzenie tych naturalnych przyjemności bycia dla siebie dobrymi poprzez wniesienie jakichś przesłanek, które stwierdzają, no być może zabójstwo czasami jest dobre, być może ludobójstwo czasami jest dobre, być może homoseksualizm, który nie wyrządza nikomu żadnej szkody, jest zły, prawda? To jest jedyne, co może wnieść rozumowanie Bogiem. Nie widzę żadnych powodów, żeby takie rozumowanie dodawać do funkcjonowania psychicznego i czynienia przyjemnych, dobrych rzeczy na co dzień. Nie widzę nic, żadnych korzyści z dodawania. Widzę same zagrożenia.